Wymyśliliśmy, żeby się oderwać od tej redakcji pełnej agitatorów, śledztwa i czujności. Byliśmy podejrzani, garbaci inteligenci obaj. Pochodziliśmy jeden z rodziny adwokackiej, ja z oficerskiej. Po tamtej stronie Puławskiej było kino Moskwa i był przed nim wielki tłum. Rzeczywiście od kina Moskwa wzdłuż Puławskiej ciągnie się podwójny taki wąż ludzi, którzy stoją w kolejce. I on mówi do mnie: Wańkowicz, to jest pana film? Ja mówię: no tak, ale ja, wie pan, nie wiedziałem, że tyle osób na to czeka. No i kiedy będzie trzecia część? Ja mówię: no to jest niemożliwe, już tego się nie da kontynuować tej aurze w tym rytmie i tak dalej. No chyba żeby oni wyjechali, mówię, do Ameryki. Nie widzę przeszkód, powiedział pan minister. W czasie przygotowań do filmu Chęciński do mnie zadzwonił i powiedział: stoisz czy siedzisz? Ja mówię: stoję, to usiądź. Bo wziąłem na główną rolę Wacia Kowalskiego i ja mówię do żony: to zapomnij o tym, że ja w ogóle to napisałem. Jest z nami Andrzej Mularczyk, twórca postaci Kargula i Pawlaka. No, historia samych swoich tak naprawdę jest historią, która towarzyszyła przez bardzo długi czas pana życiu, tak więc być może wypadałoby zacząć od pytania o to, jak wyglądał pana literacki debiut. To było moje spotkanie ze śmiercią bardzo blisko mojego domu, kiedy żandarm zastrzelił młodego Żyda z Jeziorny i widząc mnie za płotem, przywołał mnie i kazał mi zakopać jego ciało w tym lasku, w którym to się stało. No i na zasadzie jakiejś wewnętrznej potrzeby, ja 13-latek zacząłem naśladować swojego brata, który jako Roman Bratny później był znany, a wtedy pisał już liczne wiersze i teksty, z którymi ja się jakoś tam jako dziecko kontaktowałem. Wziął ten tekst i wydrukował w piśmie konspiracyjnym. I w ten sposób wypełniłem rubrykę, która się nazywała Rubryka Cienia, bo opowiadała o tych, którzy odeszli na skutek jakiejś niemieckiej strzelaniny albo coś takiego. I to było już jakby decyzja mojego brata, który widocznie poczuł, że ustawia mnie jakoś na linii swoich marzeń i oczekiwań, ponieważ już był wtedy młodym i w konspiracji drukującym pisarzem. I zaraz po wojnie zaczął się pan uczyć na dziennikarza. Został pan reporterem, chociaż jak pan mówił, wolał pan określenie, że jest pan autorem literatury faktu. Pan kiedyś powiedział takie zdanie, że nie podobało się panu, że w owym czasie głównie wychwalało się przodowników pracy za ZMP, ale jednak był pan w ZMP i był pan też w Związku Literatów Polskich i jak z pana perspektywy to wyglądało? W sensie, jakie były powody, dla których pan był w tych organizacjach? To było wynikiem pewnych moich decyzji, związanych zresztą z moim bratem, który był 9 lat starszy i zastępował mi ojca, który nie mieszkał wtedy z nami. I on wepchnął mnie siłą swojego autorytetu do studiów w Szkole Głównej Handlowej. Jako 18-latek po maturze poszedłem, odbębniłem ten rok i zrozumiałem, że mnie to kompletnie nie interesuje. I
dostałem propozycję też przez mojego brata załatwioną, żebym poszedł do pisma tygodnika Razem Służby Polsce. Taki był wtedy bardzo ładny, rotograbiorowy tygodnik i tam spotkałem bandę dziwaków, splajtowanych poetów i agitatorów i tak dalej. I starałem się przetrwać ten trudny okres, pisząc jakieś reportaże z bardzo odległych miejsc. Na przykład razem, bo potem byliśmy razem w piśmie Pokolenie z Jerzym Janickim, wymyśliliśmy, żeby się oderwać od tej redakcji pełnej agitatorów, śledztwa i czujności. Byliśmy podejrzani, garbaci inteligenci obaj, pochodziliśmy jeden z rodziny adwokackiej, ja z oficerskiej, więc wymyślaliśmy sobie szansę przetrwania w ten sposób, że pojechaliśmy na południe Polski i przez 2 tygodnie płynęliśmy barką po Odrze, ku morzu, żeby nie być w tej redakcji, a cały czas rejestrowaliśmy jednak pracę tych ludzi i tak dalej, bo przecież to był okres pełnej kontroli nad słowem. I w ten sposób zaczęliśmy obaj zbierać przeróżne ciekawe historie, które powoli zaczynały nam służyć jako szansa ocalenia, bo w czasie jednej z wypraw reporterskich poznaliśmy dyrektora fabryki papieru, który okazało się, że był na statku Aurora, który oddał słynny strzał. Więc to był dla nas jakiś fantastyczny traf, że mogliśmy napisać reportaż o kimś, kto był marynarzem na statku Aurora. To była w ogóle kapitał na wiele spokojnych dni, żeby nas już nie dręczono. To było przecież coś tak niebywałego, jakbym ja ustrzelił lwa w tej chwili pod Warszawą. I ten reportaż o jego wspomnieniach zostały wysłane do Biura Historii Partii, a stamtąd do Moskwy i nigdy już nie wróciły. I nigdy ten reportaż nie został wydrukowany. Ale w ten sposób myśmy przetrwali z Jurkiem Janickim ten okres, kiedy było się garbatym inteligentem, który musiał odpowiadać za to, jak to, że ojciec był przed wojną pułkownikiem w kawalerii i tak dalej, to było już podejrzane przecież sanacyjnie. I w ten sposób żeśmy stworzyli jakby nowy gatunek, mianowicie reportaż w odcinkach. I żeby się ocalić od pobytu w tym strasznym środowisku, które wszędzie wietrzyło, podsłuchiwało i tak dalej, wymyśliliśmy sobie, że opiszemy, jak Lenin był w Polsce. No i pojechaliśmy do Poronina, bo wiedzieliśmy, że tam Lenin był. Znaleźliśmy panią, która pracowała na poczcie i pamiętała, jak Lenin odbierał jakieś listy i pamiętała, że Lenin miał rude włoski na palcach. Wszystko to stało się dla nas niebywałym kapitałem, bo potem pojechaliśmy do Krakowa, gdzie Lenin mieszkał w znanej kamienicy i tam żeśmy odbywali dokumentację. I to był okres, który nam pozwolił
przetrwać do czasu, kiedy już słowo nie było na łańcuchu. I daj pan bardzo ciekawy wgląd w to, jak właśnie wyglądała pana praca. Ja bym tutaj nie chciał jakby ciągnąć za język, ale po prostu pan bardzo jasno krytykował to, jak wtedy musiała wyglądać praca, jakie podawały warunki, ale jednak należał pan do tych dwóch organizacji, ZMP i ZPL. I to wynikało z konieczności? W redakcji głównego pisma Związku Młodzieży Polskiej Pokolenia nie mogli pracować ludzie, którzy nie posiadali legitymacji ZMP, ale to jest już opowieść na pół godziny. Szczegóły. Nam obu kiedyś powiedziano, wezwał nas naczelny i powiedział: niedługo klasa robotnicza, dokładnie cytuję, ujmie pióro w swoje ręce i wy będziecie niepotrzebni, ale na razie jesteście najlepsi w naszej redakcji, więc jeszcze rok, dwa macie szansę. I tak wyglądała historia mojego wchodzenia do zawodu dokumentalisty. To w takim razie jaka jest geneza samych swoich? Szeroko otwarte oczy i potrzeba odsunięcia od siebie lęku przed światem i życiem. I wtedy podjąłem postanowienie, żeby wyjść naprzeciw swojemu życiu i podjąć decyzję, żeby zapukać do nieznanych sobie drzwi. Jak ktoś mi je otworzy, zapytać, co u pana słychać. Tak się zaczął mój los reportażysty, autora literatury faktu. Ale wszystko ma swoje jakieś nitki, którymi jest połączone. Pamiętam, że było dla mnie niebywałym olśnieniem, kiedy w roku 45 jako 15-latek wraz z moim ojcem, który ukrywał się wtedy przed NKWD, bo był szefem Armii Krajowej na Radą Kielce, i dotarliśmy świeżo po wojnie na ziemię zachodnie. I nie wiedziałem, skąd ojciec mój wie, że jego brat Jan jest już w tej wsi Tymowa. Wędrowaliśmy z ojcem po różnych, nawet byliśmy w Zielonej Górze, która Greenberg wówczas się nazywała. I w tej tuż powojennej atmosferze, bo to był maj, koniec maja 45, już jest koniec wojny, ja nagle ląduję u mojego stryja Jana, o którym w ogóle nic nie wiedziałem, bo ojciec jako oficer, dowódca pułku kawalerii nie szczycił się tym, że ma brata na wsi. I nagle dowiaduje się, że ten mały człowiek, w przeciwieństwie do mojego ojca, który był olbrzymi i bardzo taki jak postument, Jan był niski i był kimś, kto zawładnął moją wyobraźnią na dziesiątki lat. Bo jak zaczął opowiadać o swoim życiu, o tym, jak wyjeżdżał do Ameryki, bo pokłócił się z teściem o konia, które to konie były jego miłością, to wrócił dopiero w momencie, kiedy dostał list, że jego teść już umarł i on może spokojnie wracać. I taki olbrzymi zaszczyt nowej wiedzy o mojej rodzinie był dla mnie tak niesamowitym zaskoczeniem,
że wessałem go w siebie i zacząłem jakby pielgrzymki do mojego stryja, bo wtedy jak miałem 15 lat, to było świeżo tuż po 9 maja 45 zakończeniu wojny, ale potem jeździłem tam do stryja, żeby wciąż wchłaniać w siebie te jego przewspaniałe opowieści. Był urodzonym narratorem i to widocznie stało się moim kapitałem w pewnym momencie, ale kiedy poczułem, że jakby nie wszystko, co chcę wyrazić, daje się zamknąć w literaturze faktu, zacząłem pisać słuchowiska radiowe i różne scenariusze filmowe. W końcu 15 tytułów chyba z moim nazwiskiem się ukazało, o czym wolałbym zapomnieć o niektórych. To w pewnym momencie napisałem słuchowisko i było święto i nagle jakiś się zrobił ruch w świecie filmowym. Zadzwonił do mnie szef zespołu filmowego Petelski, czy bym się zgodził napisać tego słuchowisko, scenariusz filmowy. I dowiedziałem się, że reżyserem będzie Chęciński. Nie znałem go w ogóle do tej pory. Pojechałem na 2 tygodnie do Zakopanego i pamiętam tę straszną mękę, jak przetworzyć słuchowisko radiowe, gdzie grałem główną rolę, grał Siemion, w coś, co jest propozycją filmową. I tak się w końcu stało, że po tych 2 tygodniach, które spędziłem bijąc głową o świerki w Zakopanem, okazało się, że bez żadnej poprawki weszło do realizacji. I odkryłem pewne prawo, które rządzi sztuką. Mianowicie, że film ma pewne obowiązki wobec widza i jakaś dyrektywa, która obowiązuje scenarzystę, polega na tym, żeby trafić w coś, co w danym momencie tworzy wspólnotę losów i opowiada historię, która dotyczy całych pokoleń, wielu ludzi. A jeśli się do tego jakby doda wspólnotę śmiechu, to otrzymuje się to, co stało się w pigułce z filmem Sami Swoi. I ja dopiero odkryłem, czym jest ten film, kiedy byłem zaproszony przez Melchiora Wańkowicza, który to wielki autorytet, zapraszał czasem prominentne osoby z tego świata, których bardzo był zawsze ciekawy, co inni piszą, co robią, i zaprosił mnie. Było to na 3. piętrze kamienicy stojącej na rogu Rakowieckiej i Puławskiej. I w pewnym momencie Wańkowicz po dłuższej rozmowie o tym, czym jest reportaż, czym jest literatura faktu, nagle mówi: ja pana poproszę na balkon. I weszliśmy na balkon, mówi: co się tam dzieje, pokazuje pan Wańkowicz. A po tamtej stronie Puławskiej było kino Moskwa. I był przed nim wielki tłum. On mówi: ale proszę pana, co tam się dzieje, bo ten tłum się ciągnie tam aż do Dworkowej. I ja wychylam się z tego balkoniku i rzeczywiście
od kina Moskwa wzdłuż Puławskiej ciągnie się podwójny taki wąż ludzi, którzy stoją w kolejce do ulicy Dworkowej, która była dawniej moim przekleństwem, bo tam się właśnie mieściła ta redakcja Pokolenia, w której byłem tak bez przerwy śledzony i tępiony. I on mówi do mnie: Wańkowicz, to jest pana film? Ja mówię: no tak, ale ja, wie pan, nie wiedziałem, że tyle osób na to czeka. I tak się zaczęła, w ogóle nie miałem żadnej informacji o jak został przyjęty, dopóki nie przez przypadek z balkonu Bańkowicza nie spojrzałem w dół na kino Moskwa. No, zastanawiałem się potem, co było jakimś gwarantem tego, że co się mogło spodobać. Mianowicie wspólnota losów Polaków i tych ludzi wysiedlanych ze wspólnotą śmiechu, ponieważ to jest podwójny, jak gdyby, podwójny serwis tego wszystkiego. No właśnie, 8 milionów ludzi. Słucham? 8 milionów ludzi ten film zebrał na premierę. Tak, no i od tej pory stałem się niewolnikiem trylogii, dlatego że po pewnym czasie, kiedy ten film zrobił furorę do tego stopnia, że tutaj będący 3 domy ode mnie warsztat samochodowy był i ja, przechodząc ulicą, słyszałem, jak ci siedzący w kanale chłopcy, którzy tam dokręcali hamulce i tak dalej, rzucali sobie do siebie teksty ze scenariusza, z filmu Sami Swoi. Nagle poczułem, że na własnej ulicy jakby mi się kłaniają bohaterowie tego filmu. I tak się stało, że po pewnym czasie Chędziński, który wykonał znakomicie swoją robotę, no oczywiście bez dramatów się nie dało, dlatego że w pewnym momencie w czasie przygotowań do filmu Chęciński do mnie zadzwonił i powiedział: stoisz czy siedzisz? Ja mówię: stoję, to usiądź. Bo wziąłem na główną rolę Wacia Kowalskiego i ja mówię do żony: to zapomnij o tym, że ja w ogóle to napisałem, że to przecież to jest aktor, który gra po 5 minut epizodyczny, skąd w ogóle to jest, nie, no koniec, nie będzie nic z tego filmu, z ciebie też już. I nadszedł moment, no ja już skreśliłem ten film, nadszedł moment, że ja jechałem za granicę na zachód i Chęciński poprosił, żebym po drodze przyjechał na plan filmowy. Ja zajechałem, samochód stał na drodze, a tam kręcili wagony towarowe, stały, kręcili tę scenę, jak Pawlak patrzy razem z synem na krowę z obłamanym rogiem. I nagle Wacia mnie dojrzał, zeskoczył z tego wagonu i idzie tak ku mnie, coraz niżej, i ja jestem z lekka przestraszony, że dostanę w pysk po prostu, bo to jest pozycja jakaś bojownicza. A on mnie porwał w ramiona, okręcił się tak ze mną naokoło się i powiedział: ja już nie powiem pełnego tekstu, co zedrę, ale zrobię to, że będziesz ze mnie zadowolony. I tak poznaliśmy się z Wacławem Kowalskim na planie. I rzeczywiście stało się to, co Wacio powiedział, bo jednak zagrał swoją rolę życia, która potem nas natchnęła, że napisaliśmy z Jerzmianickim serial Dom, gdzie on był dozorcą. W związku z tym nigdy nie należy jakby z góry zakładać, że
sytuacja jest bez wyjścia. Tak jak mi się wydawało po wiadomości Sylwka, że będzie grał Wacio Kowalski. No właśnie, film był ogromnym sukcesem, a kontynuacja była 7 lat później. No oczywiście to było dosyć nietypowe, że w ogóle w PRL powstawały kontynuacje. No więc, no i ten film jest jakby jednym z takich pierwszych, które stworzyły serie filmowe w polskiej kinematografii. Tak, jakby tak. To rzeczywiście nie ma mocnych. Jakoś utrwaliło pozycję aktorów tego filmu. Stały się to postacie, jakby, które zaczęły funkcjonować w życiu społecznym. Mówiło się, ty Kargul, uważaj i tak dalej, to ludzie między sobą. Więc to się jakby stało taką przymusem pewnym, że kinematografia nam zaproponowała kontynuację i tak powstało Nie ma mocnych, ale gorzej było, kiedy parę lat później dostałem zaproszenie do Ministerstwa Kultury i minister od filmu powiedział, no i kiedy będzie trzecia część. Ja mówię, no to jest niemożliwe, już tego się nie da kontynuować tej aurze w tym rytmie i tak dalej. No chyba, żeby oni wyjechali, mówię, do Ameryki. Nie widzę przeszkód, powiedział pan minister i dał nam olbrzymie możliwości pojechania z Chęcińskim na dokumentację i zrobienie, poznanie tego środowiska, wymyślenie jakiejś bajki, która postawi naszych bohaterów w zupełnie innej rzeczywistości i jakoś tam w sumie się udało, ale zawsze wiadomo, że im dłużej, tym trudniej i nie można liczyć wyłącznie na kapitał postaci i, tak, i tego, że są tak dobrze przyjęte od strony dramaturgicznej, humorystycznej, od tej, bo w pewnym momencie się to wyczerpie. Ale to jednak było niezwykłe, że tak łatwo się zgodzono na wyjazd do Ameryki. Właśnie, to nas też zaskoczyło. Byliśmy parę miesięcy w Ameryce. Najsympatyczniejsza część naszej dokumentacji to było spotkanie z Romanem Polańskim, który bardzo serdecznie się wobec nas zachował, pokazywał nam wszystko, o cośmy pytali, jeździliśmy na plany filmowe, które on wśród znajomych reżyserów sobie wynajdywał. Aż w końcu postanowił nas zabrać do olbrzymiego, wesołego miasteczka. Podjechaliśmy tam, a miasteczko było nieczynne, bo był jakiś remont. Ale jak się dowiedzieli, że Polański przyjechał i chce być gościem, otworzyły się wrota i byliśmy we trzech właścicielami kilkuhektarowej olbrzymiej posiadłości, która była dla kapitalizmu gwarancją codziennego zysku, a myśmy się sami we trzech przedzierali przez wszystkie tajemnice tego ogrodu. Także nadszedł moment, że trzeba było znaleźć jakąś fabułę tej wizyty Kargula i Pawlaka w Stanach Zjednoczonych. I to było bardzo trudne i można powiedzieć, że podjęliśmy duże ryzyko, ale w sumie to się chyba jakoś udało zamknąć w przyzwoitych granicach. A teraz jeżeli chodzi o wymowę filmów, no to dla nikogo, kto oglądał te filmy, no dla wszystkich jest jasne, że
że one mają przede wszystkim przesłanie uniwersalne, o pewnym konflikcie pokoleniowym, o, jeżeli chodzi o pierwszą część, no to oczywiście o sytuacji wysiedleńców. A jednak pojawiają się tam takie drobne akcenty natury politycznej, na przykład taki krytyczny stosunek do sanacji, czy to, że Zenek jest bardzo wyraźnie antykatolicki, można powiedzieć. I tutaj jest moje pytanie, czy krytyczny stosunek do sanacji, który miał na przykład Kargul i Pawlak, jakoś wynikał z pana przekonań, czy na przykład... Krytyczny stosunek do czego? Do sanacji, do rządów sanacyjnych. No właśnie. Okazuje się, że komedia zawsze się kończy w niewłaściwym miejscu. No to był po prostu zwyczajny greps dla piszących czy dla piszącego. To nie był żadne stanowisko polityczne. To nie miało żadnego odniesienia negatywnego. Odwrotnie właśnie to było jakby przywołanie pewnych rzeczywistości, o których władza starała się zapomnieć. To teraz może powiedzmy sobie o czwartej części. Czy pan planował, żeby powstała jeszcze czwarta część samych swoich? Proszę pana, wszystko ma swój początek. Najpierw miałem spotkania z pewnym ważnym dygnitarzem telewizyjnym, który się spotkał ze mną w mojej kawiarni na placu najbliższym stąd i prosił o napisanie czwartej części samych swoich, że on będzie producentem, ma środki i tak dalej. Mówię, proszę pana, już nikt nie żyje z tych ludzi, którzy mogą zagrać, nie ma już w ogóle, ale przecież jeszcze żyje aktorka, przecież to jest, ja mówię, nie, za dwa dni znowu spotkanie, błaga mnie, żebym ja się dał namówić, żeby to kontynuować. Ja mówię, wie pan, nie. Po trzecim spotkaniu z bardzo sympatycznym człowiekiem, który był właściwie z obszarów nam wspólnych, no bo był z pewnej telewizji prywatnej. A który to był rok? No, jakieś 17 lat temu. O. I ja mówię, przepraszam, ale już nie ma sensu, żebyśmy rozmawiali. Niech pan pójdzie sobie na drugą stronę placu, gdzie jest księgarnia. Niech pan kupi książkę Każdy żyje jak umie. Tam jest początek tego, co działo się w życiu Pawlaka, czyli mojego stryja, wedle jego narracji. I jeśli pan tam coś znajdzie, to możemy o czymś rozmawiać, ale kontynuacji tego w sposób taki dosłowny na czwarty film nie ma materiału i w ogóle to by się energetycznie nie sprawdziło. Wyczerpałoby się to w ogóle i siadło. I on przeczytał tę książkę i oszalał na tym punkcie i zamówił mnie scenariusz i on 17 lat temu powstał. W jego wizji miał być to film 4-godzinny, jak wedle obliczeń wyszło. Mieli kręcić w Hiszpanii te sceny, które w Argentynie mój stryj przeżywał i były te, i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem, że nie, no to stracony czas. Potem mnie poproszono o to, żebym skrócił to do takiego normalnego wymiaru. I w tej chwili jest już to po montażu chyba, albo w trakcie montażu, ale ja tego nie widziałem. Poza fragmentami jakimiś nic o tym nie mogę powiedzieć.